powinny powstać. I jeżeli się komuś zakwasi żołądek, to nagle mu mija depresja. Już się śmieje, zadowolony. Wczoraj jak się zakwasi mu żołądek. Zaraz do tego dojdzie. Już zgodna? Ja tylko wskazuję Państwu na to, jak niezwykle ważne jest to i jak głupie jest to, co sami sobie robimy. Wielokrotnie lekarze nam to robią. Bo bardzo często by... Co? Przerwę? Robimy? Dobra, to ja tylko dokończę wątek i za 2 godziny robimy przerwę. Dobra. To zrobię. Ja tylko wskazuję Państwu na to, jak ważne jest funkcjonowanie żołądka na całe nasze zdrowie. Często ludzie przychodzą, a mam to i tamto, siamto, wamto, jestem chory na to. Nie wiem, no, ja wiem. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak boli mnie tu, to będzie tabletka tamta i wezmę i nie będzie mnie bolało. A to wielokrotnie nie jest tak. Na organizm człowieka trzeba popatrzeć całościowo. My mówimy o tym bardzo dużo i bardzo często, ale kto to robi? Naturopaci. Naturopaci. Bo jak pójdziecie do gastrologa, to gastrolog będzie patrzył na żołądek. Ale nie będzie wam patrzył na wasze serce. A jak ja pytam studentów medycyny, tam lekarzy z 20-paroletnią praktyką, pytam się, jaki jest związek pomiędzy funkcjonowaniem żołądka i zawałem serca? No pewno, że jest, ale jeszcze żaden mi nie powiedział. Ale ja Państwu zaraz powiem i wy będziecie wiedzieli. Bardzo proste. Jeżeli żołądek nie jest dobrze zakwaszony, wtedy nie wchłonie, bardzo dużo pomijam, bo to nie jest takie proste, ale efekt końcowy jest taki. Jeżeli żołądek nie jest dobrze zakwaszony, to nie wchłonie się witamina B12. A jak nie wchłonie się witamina B12, to mówiłem, że zrobimy egzamin. Co się z homocysteiną dzieje? Do góry. Bo te witaminki, te B12, B6 i kwas foliowy, one są w takim jakby kręgu. Czyli jest homocysteina, jest metionina właściwie, potem jest homocysteina i potem ona jest przetwarzana z powrotem w metioninę i powstaje trochę więcej homocysteiny wtedy, kiedy przynajmniej jednego z tych trzech witamin nie ma. To nie znaczy, że homocysteina powstaje wtedy, kiedy wszystkich trzech nie ma. Nie. Jednego nie ma i powstanie homocysteina. Jednego. Dlatego to jest takie ważne. I teraz, jeśli my mamy żołądek niezakwaszony i witamina B12 nam się nie wchłania, to zawał już puka do drzwi. No, jest jakieś połączenie. Jeszcze jakie? Jeszcze jakie? Dlatego jeśli my mówimy o zapobieganiu chorobie wieńcowej serca, to nie tylko obniżać ten cholesterol, bo to nic nie da. Nie tylko obniżać samą homocysteinę, bo jest inna przyczyna tego, że ona idzie nam do góry. To trzeba rozumieć. Jeżeli mamy ciągłe bóle głowy, być może powodowane jest to tym, że nie mamy aminokwasów odpowiednich, które powodują powstanie dopaminy, jesteśmy happy. A większość, bardzo ważna rzecz, z wiekiem, jak zwykle powiedziałem, zakwaszenie żołądka nam spada. I ludzie w podeszłym wieku mają problemy ze snem. To im się daje tabletki na spanie. Ale jak nie ma odpowiednich aminokwasów, to organizm nie wytworzy melatoniny i nie będziemy spać. Trzeba czasami zakwasić żołądek i się śpi. Celowo tego nie mówiłem, bo to robię tak zwany suspense teraz. Ale to jeszcze nie koniec. Przerwa na reklamę. Przerwa na reklamę, zaraz kończymy z tym żołądkiem. Otóż, czy ktoś z Państwa miał, ma albo zna kogoś, kto ma anemię? Co to jest anemia? Niski poziom hemoglobiny, tak?
do czego jest, do, co jest potrzebne, żeby była hemoglobina? Żelazo. Żelazo. Witamina B12 też, ale żelazo. Jeśli jest słabo zakwaszony żołądek, żelazo się nie wchłania. I teraz lekarz przychodzi i tak, ma pani zgagę, no mam zgagę i tak, ta anemię, to tak, wrzuci coś, co neutralizuje kwasy żołądkowe, a czasami są tak zwane inhibitory pompy protonowej, to jest coś, co wyłączy żołądek na 24 godziny, po prostu wyłączy. To bardzo, a one są dawane jak landrynki, te leki. Wyłączy i mówi, aj, pani ma tą anemię, to proszę tu żelazo. No i kobicina je to żelazo, już waży tonę od niej, bo je jak, nie wiem, mija 3 lata, a jak miała anemię, tak ma. A jeśli jeszcze miesiączkuje, to jeszcze gorzej się dzieje. Tak? Głowa boli, słabo. I to i wszystkie sprawy dotyczące anemii, to te panie to znają. Kiedyś robiłem takie warsztaty, tak się to po polsku mówi, strasznie nie lubię tego słowa, szkolenia takie na temat właśnie osteoporozy, bo to jest temat też rzeka. I jedna z pań w czasie naszej mowy takiej, taka podekscytowana, krzyknęła, to ja teraz wiem. Ja mówię, ale co pani wie? To ja teraz wiem, dlaczego nie mam anemii. Ja mówię, no co? I ona wstała i mówi, od 3 lat leczy mnie lekarz na anemię, bo mam bardzo dużą anemię. I 3 lata. I mówi, ja jem to żelazo, a anemia jak była, tak jest. Bardzo niebezpiecznie się jest suplementować żelazem, nie wolno. To jest inna sprawa, zupełnie nie wolno. I mówi, ale teraz to ja zrozumiałam. I on mówi, co? A ona mówi, przy każdym jedzeniu, to wie pan co, ja to sobie to jedzenie, zanim tego, to sobie wezmę dużo witaminy C. W proszku zakwasiła organizm i mówi, 2 miesiące i ja już nie mam anemii. I mówi, teraz zrozumiałam dlaczego, bo jej się wchłaniało żelazo. Wyleczyła się sama. Po 3 latach leczenia. Dlatego to mówię, trzeba uważać na to. W związku z tym to zakwaszenie żołądka jest numer jeden. Już kilka przypadków takich miałem, naprawdę. Kilka. Dziecko 3-letnie, jedno, drugie 4. Mama takiego chłopca 6-letniego ostatnio zadzwoniła do mnie i mówi, chłopiec miał gruźlicę kości. Podawaliśmy mu dużo witaminy C i już no, miało go nie być 2 lata temu. Ale szczęśliwie żyje i żyje bardzo mu się dobrze. Niestety nowotwór mu tak zjadł tą kość, że tam musieli mu sztuczną taką też wstawić. Ale w pewnym momencie dzwoni lekarz, który podawał temu dziecku te duże ilości witaminy C i mówi do mnie, nie wiem co się dzieje, podaję mu tyle witaminy C, a on mi strasznie kaszle. Bardzo kaszle. Mówi, wiesz, taką wysypkę ma, no przecież gdyby to było bakteryjne, to już by to przeszło. No ja mówię, no by przeszło. Ale jakoś taką mówi, no spróbuję jeszcze mu tam tej witaminy C podać, może będzie lepiej. I gdzieś miesiąc minął i dzwoni matka tego dziecka i mówi, no nie mamy pojęcia co tu zrobić, dlatego że kaszle mi tak, że mi wymiotuje. I byłam i tu u tego lekarza, i u tego lekarza, i u tego lekarza i każdy rozkłada ręce. A to była dosyć taka zamożna rodzina. I mówi, my byliśmy jeszcze u profesora tego i pani doktor alergologii tej i alergolog tamtej i trafiliśmy, zrobiliśmy mu badania właśnie alergologiczne i się okazuje, że jest uczulony na wszystko. Ja już słucham i już chyba wiem o co chodzi, ale nic nie mówię. Ja mówię, co to znaczy na wszystko? No nawet na żółtko. Jak na żółtko? Na białko? Tak. Ale na żółtko? To ja nie spotkałem jeszcze osoby, może mało osób spotkałem, ale żeby ktoś był uczulony na żółtko. Białko jak najbardziej, mleko uczuli strasznie, szczególnie krowie.
Ale ona mówi tak, jeszcze pobadaliśmy mu białka. Oho, myślę sobie, to już dobrze, żeście poszli. Ale poszliśmy, mówi, jeszcze do pani doktor takiej tam w Rudzie Śląskiej. Ona robi takie specjalne badania alergiczne, podobno bardzo dokładne. No ja mówię, no i co? Ona też powiedziała, uczulony na wszystko. Ja mówię, a dziecko ma 6 lat. Ja mówię, no i co pani doktor proponuje? No, dała mu takie preparaty, no i trzeba z diety mu wyeliminować alergeny. Ja mówię, to co? Wszystko? To ile przeżyje nam dziecko rozwijające się bardzo szybko na samej wodzie? Da się przeżyć, bo ja przestałem jeść jednego dnia i powiedziałem, nie będę jadł. Piłem. Wytrzymałem tak co najmniej 4 tygodnie, bo potem już niestety musiałem jeść, ale z innych powodów. Ale miesiąc nie jadłem nic. Zero. Dało się. Wcale nawet głodny nie byłem. No ale nie będziemy proponować takiego rozwiązania rozwijającemu się dziecku. Tak? No i ona mówi do mnie tak, ale jeszcze pojechaliśmy do specjalnej kliniki i zbadaliśmy mu białka. No. Ja wysłucham. Ona mówi tak. Nie ma dopaminy, nie ma serotoniny, nie ma tryptofanu, nie ma fenylalaniny. Wie pani co? Zróbmy tak, zobaczmy, czy to dziecko ma, czy nie ma, ten Piotruś ma, czy nie ma zakwaszonego żołądka. No ona mówi, no ale co ma jedno z drugim? No ma, tylko pani alergolog widzi alergię. Ona nie widzi przyczyny alergii. Zapłacili 1500 zł za badanie, u nas w Polsce jest to dużo. I ja mówię tak, zróbmy coś takiego. I teraz właśnie, uwaga. Dziecku temu powiedziałem, żeby wlać 1/4 szklanki wody i tak mniej więcej połowa sody oczyszczonej. Zwykłej, normalnej, kuchennej sody. Proszę? Bez aluminium. Bez aluminium, tak jest. Aluminium jest niewskazane. I mówię, niech mu pani to poda jutro, zaraz jak się obudzi. I dorośli też. Pół szklanki wody, łyżeczka czy pół łyżeczki sody do wody rozmieszać tylko po obudzeniu. Wstaniemy i od razu sobie dorobimy. Wypić i patrzeć na zegarek. Kiedy nam się odbije? Kiedyś jedna pani słuchała, mówi, ale co to znaczy? Mówię, beknie. Aha, okej. Po polskiemu tak. Dlatego, że roztwór sody w towarzystwie kwasu solnego zaczyna reagować i jeśli ten kwas solny jest, to zaczyna wtedy reagować i wydziela się dwutlenek węgla i robimy B. I ona mówi do mnie, aha, jak szybko? Tak, słuszne pytanie. Mniej więcej powinno minąć nie dłużej niż 90 sekund, czyli 1,5 minuty, góra do 3 minut i powinno nam się odbić. Tej pani pod ścianą to się tak odbija, że że szyby się trzęsą. Ale jeżeli się nie odbije, to znaczy, z czym ta soda miała zareagować, jak kwasu solnego nie ma? To jest bardzo takie zgrubne, bo najlepiej jest oczywiście zbadać bezpośrednio pH samego kwasu, czy soków żołądkowych. Jak? W kuchni się tego zrobić chyba nie da, chyba że się ktoś uprze, bo trzeba rurkę sobie do nosa wsadzić, do żołądka, zassać trochę i robi się to w szpitalu. Ale jak ja pytam ludzi, którzy przychodzą i mówią, no miałem robioną gastroskopię, czyli włożono sondę do żołądka, czasami do dwunastnicy, a czasami tam jeszcze w pęcherzyk żółciowy, w tą stronę, to się pytam, czy pobrano panu soki żołądkowe? No nie. No to popatrzcie, już byli z sondą w żołądku. Już byli w środku. Dwa razy, bo raz wchodzili, a raz wychodzili. I nie pobrali nawet płynu soku żołądkowego pH-metrem 10 sekund. I wiem, co się w tym żołądku dzieje. Bo może tam jest problem. W związku z tym, jeżeli my tą sodę wypijemy
i nam się nie odbije nawet po 3 minutach, no jest to wskaźnik, że jesteśmy niedokwaszeni. Spróbujcie jutro rano. Zobaczycie, ilu się nie odbije w ogóle. W ogóle. Teraz wracam do tego dziecka. Za 2 dni dzwoni do mnie i mówi, no nie odbiło mu się, ale zrobiła to, co teraz powiem. Jeżeli się nie odbije, to znaczy, że mamy niedokwaszony żołądek. Żeby zakwasić żołądek w sposób taki elegancki, łatwy i przyjemny, powiedzmy, to tak mniej więcej na 15 minut przed posiłkiem, szczególnie posiłkiem białkowym, trzeba wziąć 1/4, 1/3 szklanki wody i 2 łyżki octu jabłkowego. I wypić. I patrzeć, co będzie. Za 15 minut już żołądek powinien zacząć wydzielać tyle soków, że jak zjemy, to nie czujemy się tak, jak często się czujemy, leży mi coś na żołądku. A to mam wzdęcia, a to gdzieś mi burczy, a to są wszystko wyniki niedobrego trawienia. Przepraszam, 2 łyżeczki czy 2 łyżki? Łyżki. Będzie kwaśne. Ale teraz jeszcze tak. Czy jeżeli nie wystarczy i nadal mamy tego typu objawy, to trzeba się wspomóc jeszcze bardziej. Czym? Trzeba sobie kupić. Ja zauważyłem teraz, no tam na Florydzie, w polskim sklepie były krople żołądkowe, coś tam takiego. Patrzyłem, tam była w składzie gencjana, a więc gorzkie, bardzo gorzkie. Trzeba tych kropelek sobie tam 2-3 na język, zaraz po wypiciu i czekać. Jak już ten gorzki smak przechodzi, to znowu 2-3 kropelki na język, żeby było gorzko. Dlaczego? Dlatego, że gorzki smak na języku powoduje to, że nasz żołądek zaczyna wydzielać kwas solny. Mało tego, my nawet jak pomyślimy o gorzkim smaku, to już żołądek wydziela kwas solny. Coś, co ma gorzki smak. I wtedy wspomagamy wydzielanie kwasu solnego w żołądku tym gorzkim smakiem plus ten roztwór właśnie octu jabłkowego i wtedy wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie mija. I ta matka tego dziecka zadzwoniła, powiedziała, że oczywiście odpowiednio mniej tego. I mówi, Piotruś mi przestał kasłać natychmiast. I nie kaszle. Da się? Da się. Teraz, jeżeli mimo wszystko zakwaszamy ten żołądek w ten sposób, a efektów nie ma, to znaczy, że jest ciągle niewystarczająco zakwaszony. Co wtedy trzeba zrobić? Trzeba teraz kupić tu, bo tu wszystko tu można kupić. Kwas solny z betainą i z pepsyną czasami nawet jest, tylko to już trzeba uważać z tym. Trzeba uważać, bo jeżeli śluzówka żołądka jest z jakiego powodu osłabiona, będzie problem. W związku z tym tu nic przed jedzeniem, tylko taką kapsułkę z jedzeniem. A potem możemy, jeśli widzimy, że nadal nie działa, troszeczkę więcej, z jedzeniem wtedy, bo bierzemy kwas solny. Dlatego tu trzeba raczej już z lekarzem mądrym pogadać, albo samemu się naprawdę dobrze oczytać, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Ale wiele, wiele problemów zdrowotnych minie. Minie. Czy zakwaszenie żołądka tylko jest sprawcą czegoś takiego, czy są jeszcze inne rzeczy, które również mogą spowodować, że chorujemy? Commercial. Ja myślę, że tak z 10-15 minut, nie? Czas na seks. Ta przerwa teraz pokazała to, co chorzy jesteśmy. Jesteśmy chorzy. Tak, pan ma rację, że... Nie ma pan racji, że trzeba na coś umrzeć, tylko ja mówię
o tym, że każdy z nas musi umrzeć, tylko po co wcześniej, jak można później. Tak jest. Tak i zdrowo umrzeć. Trudna sprawa. Jak Państwo, którzy tutaj podeszli, widzieliście, każdy, no każdy jak każdy, ale tych problemów zdrowotnych jest cała masa. Ja chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że jest bardzo trudno, nieraz ktoś przychodzi i mówi, no mam schorzenie takie i takie, co na to? Nie wiem, co na to. Nie wiem. No bo lekarze mi leczą już tyle lat i no, a skąd ja mam wiedzieć? Dlatego, że cały czas powtarzam jedną rzecz, że człowiek choruje, dlaczego? Dlatego choruje, bo jest jemu jakiejś substancji brak, tylko my nie wiemy jakiej. Albo ma w sobie substancje, które mu przeszkadzają w tym, żeby miał dobre zdrowie. I teraz jeśli ktoś przychodzi i mówi, a ja mam chore to, a ja mam chore tamto, znowu myślimy w ten sposób, że jak mam chore to, to ja powiem, a to proszę wziąć tamto, tamto i będzie dobrze. No to nie działa tak. To tak nie działa. Trzeba sobie zdawać sprawę właśnie z tego, że tu Pan mówił o chorobie takiej, która się nazywa skleroderma, czy sklerodermia po polsku. Bo skleroderma to jest po angielsku. To jest choroba, która powoduje, że skóra czy narządy wewnętrzne nam sztywnieją. Sztywnieją, robią się jak blacha. I to jest powoli postępująca choroba. I teraz ktoś mówi, no mam stwardnienie rozsiane. Co mam zrobić? Ho, ho, ho! Skąd ja mogę wiedzieć? Skąd ja mogę wiedzieć, kiedy ja wiem, że czasami stwardnienie rozsiane przeszło po dużej dawce witaminy D. Ale u innego nie przeszło. Ale u drugiego człowieka przeszło po podaniu mu soli. A u kogoś innego po zrobieniu czegoś innego. W związku z tym, jeśli ktoś przychodzi i mówi, a ja mam schorzenie takie i lekarze nie wiedzą, co robić, ja też nie wiem, co robić. Ja tylko mówię, że w wielu przypadkach coś temu organizmowi zabrakło albo jest w nim coś, co mu bardzo przeszkadza. I dlatego niezwykle trudno jest komuś odpowiedzieć w sposób bardzo konkretny na pytanie, a co ja mam zrobić, bo mam to? Nie wiem. Czasami są rozwiązania, tak jak tu jedna z pań tutaj napisała, jak usunąć kamienie z pęcherzyka żółciowego. Bardzo łatwo. Ale nie chcę na to tracić czasu dzisiaj, dlatego że to będzie następny odcinek w telewizji niezależnej, tutaj we Wrocławiu. No, zrobiliśmy 9, będzie 10. Ja tam mówię bardzo dokładnie i precyzyjnie, jak to zrobić. Dlatego nie będę tracił czasu, każdy jest internetowy i możemy sobie to zrobić. Natomiast ja zwracam tylko uwagę na to, że istnieje bardzo dużo... Pani tutaj, któraś mówi z dzieckiem, ja nie wiem, co temu dziecku jest, jeśli ono ma zawalony język cały czas i ma kożuch na tym języku. Najczęściej są to pasożyty, najczęściej są to grzyby. Tak, i to trzeba usunąć, bo my z regularnością niemalże religijną usuwamy, odrobaczamy psa czy kota, ale sami nie. Traktujemy kota czy psa lepiej jak sami siebie. A przecież od tego psa czy od tego kota mamy te pasożyty. No ale było dziecko badane. No ale badanie na pasożyty znowu jest bardzo badaniem zawodnym, bo ma skuteczność około 50%. No to albo jest, albo nie ma. A żeby miało skuteczność 20%, to trzeba co drugi dzień pobierać kał i badać co drugi dzień przez tydzień. Co najmniej przez tydzień. A więc mamy co drugi dzień 2 tygodnie badania i wtedy zaledwie jest 120%, a nawet jeśli te pasożyty nie wyjdą, to wcale nie znaczy, że ich nie ma. I dlatego jest to straszne, trudne do powiedzenia czegoś takiego. Jeżeli ktoś tutaj mi mówił, no mam wrzody żołądka, bo jest Helicobacter pylori, no już w tej chwili się okazuje, że Helicobacter pylori, bakteria, którą kiedyś uznawano, że powoduje wrzody żołądka i dwunastnicy, okazuje, już jest cichutko teraz.
bo się okazuje, że ona jest potrzebna. Jak zawsze. My mamy w tej chwili już inny zupełnie zwrot w medycynie trochę. Okazuje się, że i pasożyty niektóre są potrzebne. Candida albicans, drożdżyca, grzybica, okazuje się, że jest też potrzebna. I Helicobacter pylori podobno też już się mówi, że jest potrzebny, bo okazało się, że Helicobacter pylori znaleziono we wrzodach. To takie niedobre słowo, bo to jest właściwie nadżerka, łatwiejsze słowo, bo to nie jest wrzód typu takiego, jak my myślimy, jakaś tam ropa, śmierć. Nie, to jest maleńka ranka, tylko ona się nie goi. I tam znaleziono Helicobacter pylori i uznano, że Helicobacter pylori powoduje powstanie wrzodów, żołądka i dwunastnicy, ale się okazuje, że również pobadano ludzi, którzy mieli wrzód, powiedzmy, użyjmy tego dalej słowa, a tam Helicobacter pylori nie było. No i co? I teraz coraz, już cicho, już nie jest tak głośno. Helicobacter pylori to było... Dwaj profesorowie medycyny dostali Nagrodę Nobla za to, że właśnie za to odkrycie. A wiecie, kto tak naprawdę to odkrył? Patolog polski. Patolog polski w Australii. Ale teraz już coraz częściej się mówi, że no, Helicobacter nie jest przyczyną właśnie wrzodów żołądka. Nadkwasota. Nadkwasota tak naprawdę występuje niezwykle rzadko. Bardzo rzadko. Najczęściej wtedy, bo nadkwasota jest, to jest takie coś, ale najczęściej wtedy, kiedy wrzody są umieszczone w dwunastnicy. Ale wrzody żołądka są typowo często przy małym zakwaszeniu żołądka. I to pani też mi powiedziała, że wzięła właśnie kapsułkę z kwasem solnym i przez 3 dni źle się czuła, dlatego ja mówię, to... Nie da się wyleczyć kogoś o tu stojąc i mówiąc, co ma zrobić. Dlatego ja nie przyjmuję, ja nie robię konsultacji, bo źle się to często kończyło. Dlatego, że szczególnie jeśli mamy chorobę przewlekłą, to ją najczęściej trzeba przewlekle leczyć. A nie da się tego wyleczyć, tak jak o tu, gdzieś ja stoję. Ktoś mnie pytał o to, tamten... Nie ma często prostych rozwiązań takich jednoznacznych, które moglibyśmy powiedzieć, proszę zrobić to i to będzie dobrze. Bo my źle oddychamy. My źle oddychamy. I ktoś powie, no co za różnica? No jest, dlatego że jeśli Rosjanie wzięli chorych na nowotwór i podzielili jedną grupę i na dwie grupy, i jedna grupa nic nie robiła innego, a w drugiej grupie nauczyli ludzi inaczej oddychać. I po 3 latach w tej grupie, która inaczej oddychała, było 6 razy mniej śmiertelnych przypadków. To jest niesłychane. Gdyby Amerykanie to zrobili, to byś słyszał cały świat. Ale zrobili to Rosjanie. Po pierwsze, olewamy to, bo Rosjanie. Bardzo duży błąd. Po drugie, nie publikują często oni po angielsku. A jeśli praca nie jest opublikowana po angielsku, to jej nie ma. To nieprawda. Rosjanie robią fantastyczne rzeczy. Szczęka opada. Tylko nikt o tym nie wie. Wiecie, jak pięknie leczą niektóre choroby. Wiecie czym? Trzeba człowieka polać normalnie zimną wodą o temperaturze mniej niż 11 stopni. Polać wodą. Co? Proste jak konstrukcja cepa, bo ja bardzo szanuję naukowców rosyjskich, dlatego że widziałem, co potrafią robić. Bo oni nie mają często, jeszcze nawet do dziś dnia, dostępu do tak wysokiej technologii. Nie mają. Oni muszą zrobić coś z niczego. I często robią. Bo jeżeli teraz się okazuje,
woda ma więcej niż 12 stopni, nie działa. Ale musi mieć poniżej 11 stopni i teraz oblanie człowieka, szybkie oblanie człowieka dużą ilością takiej zimnej wody, nagle się okazuje, że leczy bardzo dużo. Ale wskoczenie do przerębla, do wody plus 5, nic nie daje. Nie. Nie. Bo dojdzie wtedy do wychłodzenia organizmu. Ale znane są, słuchajcie Państwo, znane są od setek lat techniki leczenia człowieka, tak, polegające na tym, że zapalenie płuc, że się kogoś owija zimnymi ręcznikami, tak, mokrymi ręcznikami, zimnymi, owija się i plastikiem się, on ma sobie tam leżeć. I co się wtedy dzieje? Ciekawa rzecz. Rośnie temperatura. Podchodzi temperatura. Rosjanie zobaczyli, że właśnie jak się kogoś ciężko chorego, czasami bardzo ciężko chorego, obleje wodą zimną poniżej 11 stopni, to bywają momenty, że chwilowo temperatura podejdzie do 42 stopni. W takiej temperaturze wiele patogenów po prostu ginie. Łącznie z niektórymi komórkami nowotworowymi. I oni sami mówią, jedną z najlepszych metod zapobiegania chorobie nowotworowej jest to, żeby rano i wieczorem nie kąpać się w gorącej wodzie tylko. Przemiennie, tak. A najlepiej oni mówią, oblać się tą zimną wodą i pozwolić, żeby na chwilę organizm zareaguje natychmiast. Do 42 stopni podniesie. To są proste rzeczy. Proste rzeczy. Oni to robią cały czas, bo nie mają innych rzeczy. Jeżeli pod koniec zeszłego wieku, kiedy nie było antybiotyków, to tu w Stanach Zjednoczonych leczono masę ludzi i wyleczano, podając im płyn Lugola. I ten płyn Lugola lali w tych ludzi wiadrami. Jod, tak. A dzisiaj się mówi, że nie wolno jodu stosować, bo będzie nadczynność tarczycy. No to ja jestem ciekawy, jak to jest, kiedy doktor von Bassedow, Niemiec, 90 lat temu, on opisał jednostkę chorobową, jakim jest nadczynność tarczycy. Choroba Bassedowa, mówi Bassedow's disease. On to opisał pierwszy, ale również leczył. Ze skutkiem prawie 80-90%. Kto w medycynie akademickiej leczy chorobę przewlekłą z wyleczeniem 90% dzisiaj? Nikt. Nikt. On leczył. Co podawał? Jod. A dzisiaj w książkach medycznych pisze, że nie wolno stosować jodu, bo będzie nadczynność. To jak to jest? On nadczynność leczył jodem. Niedoczynność tarczycy też. Okazuje się, że to stosunkowo, zaznaczam, stosunkowo łatwo jest wyleczyć. Hashimoto. W Stanach Zjednoczonych przed II wojną światową nie było znane Hashimoto. Takiej choroby nie było. A teraz? Wszędzie jest. A czym to Hashimoto leczyć? No właśnie. No i czym? No ja mam teraz stanąć i powiedzieć, czym leczyć. Nie da się. Hashimoto czasami trzeba leczyć 3-4 miesiące, 6 miesięcy, czasami 2 lata. Ale no czym? No, nie da się tak. Trzeba indywidualnie bardzo, trzeba tego kogoś dokładnie zbadać. A jeśli ten ktoś ma niedoczynność nadnerczy, to se go można leczyć. No właśnie, to dlatego ja mówię, nie udzielam takich konsultacji na korytarzu, że tak powiem, bo to prowadzi czasami do złych rzeczy. I proszę to zrozumieć. Ja bym naprawdę każdemu chciał serce otworzyć i pomóc. Ale nie da się, a czasami to bywa niebezpieczne. Dlatego od razu mówię, chcę po powrocie do Polski, chcę założyć taki ośrodek. Będzie to w Rzeszowie. Rozmawiam z kilkoma lekarzami. Jeden z nich jest endokrynologiem. Jeden z nich, drugi jest lekarzem specjalizacji medycyny tropikalnej. Bardzo ważna rzecz. Chcemy jeszcze anestezjologa, ale myślicie, że to jest takie proste?
Nie jest. Dlatego, że ja chciałbym zacząć leczyć sposobami takimi, które ja znam. Oni będą to robić, bo oni są lekarzami, ale ja chcę podejść do człowieka w sposób właśnie naprawdę holistyczny. Nie dlatego, że tak się mówi, tylko że tak trzeba robić. Bo wielokrotnie choroby przewlekłe wymagają takiego czegoś. Oczywiście my mówimy bardzo często o nowotworach. No i co mam nowotwór? No i co? Mam nowotwór i jak ja mam teraz temu komuś odpowiedzieć? A skąd ja wiem, dlaczego on ma ten nowotwór? My nie wiemy, co z tymi nowotworami jest. My tylko wiemy jedno, że sposób leczenia, jaki jest zapoczątkowany tu, w Niemczech też, i dalej jest prowadzony, nie działa. Nie działa. Bo jeżeli lekarz ma do dyspozycji trzy narzędzia, zabieg chirurgiczny, chemioterapię i radioterapię, to nic więcej nie potrafi. On użyje radioterapii, on użyje chemioterapii, on użyje zabiegu chirurgicznego, a potem mówi, no już więcej nie damy rady zrobić. Bo nie wiecie, co jeszcze zrobić. Dlatego właśnie mądrych lekarzy w tej chwili nam w Polsce przybywa, w sensie takim, że nagle nie urodzili się jak grzyby po deszczu, ale zaczynają wychodzić i mówiąc, chcemy się dalej kształcić. Chcemy wiedzieć jak lepiej, bo ja nie wiem, a może przyczyną tego nowotworu był metal ciężki. Trzeba usuwać metale ciężkie. A może przyczyną tego nowotworu było złe oddychanie. Zaraz to Państwu pokażę. I będzie nowotwór, jak będziemy źle oddychać. To dlaczego ci, którzy dobrze oddychali, a już mieli nowotwór, 6 razy mniej wypadków śmiertelnych. To jest szok w systemie medycznym. Gdyby jakakolwiek terapia spowodowała tak wielki stopień ograniczenia wypadków śmiertelnych, to by cały świat się ruszył w posadach. Się nie ruszył, bo robili to Rosjanie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że oddychali inaczej. Czasami nowotwór powstanie z tego powodu, że mamy nieodpowiednio nawodniony organizm. Będzie nowotwór. I teraz ktoś przychodzi i mówi, no mam nowotwór, co teraz? Ja wiem. Nie wiem. Dlatego właśnie teraz, jeśli ktoś ma nowotwór, to ja go chcę wziąć i nie robić tego tak, jak większość lekarzy robi. No to podamy panu witaminę C albo witaminę B17. W tej chwili to żadna monoterapia nie jest dobra. Ona może czasami się okazać skuteczna. Tak, kiedyś byłem na takiej konferencji w Los Angeles, gdzie pokazano nam kobietę z rakiem piersi, która brała jod. Nic więcej. 6 miesięcy i nie było raka piersi. Przepraszam, o jakim sterzeniu? Ona brała jod, z tego co pamiętam, właśnie w postaci płynu Lugola, ale nie pamiętam, w jakim stężeniu. Tak. Pokazano nam mężczyznę z rakiem prostaty, który po 6 miesiącach brania samego selenu nie miał raka prostaty. Czy selen jest lekarstwem na raka? No pewnie nie, ale u niego akurat tak było. Dlatego ja wskazuję na to, że leczenie choroby tak jak na przykład choroba nowotworowa, to nie polega na tym, że ktoś przyjdzie, a ja mu powiem. Ha! Nie byłoby nowotworu. To nie jest też, że ktoś wie, że witamina C, tak, ona jest bardzo skuteczna, jeśli jest dobrze podawana, wiadomo jak, wiadomo gdzie, wiadomo czym, wiadomo w jaki sposób. Nie, to już nie. Jeśli o to chodzi. Ja wiem, do czego pani zmierza, ale nie, bo to jest askorbinian sodu, koniec, kropka. Natomiast my w tej chwili w Polsce mamy sytuację taką, że w tej chwili ja nie chcę sobie tam, mówię, dodawać niczego, ale nagle powstało dużo ośrodków po tej książce stosujących witaminę C. Bo ja opisałem, że zastosowanie witaminy C wielokrotnie przynosi pozytywny skutek właśnie w chorobie nowotworowej. No i teraz jest masa ośrodków w Polsce, ale podają 7,5 grama, 8, 10, 20, a to trzeba podać 80, 100, może 200 nie. Tak. No i teraz, ale czy tylko witamina C? No nie.
To trzeba zrozumieć, że choroba nowotworowa jest chorobą metaboliczną całego organizmu. To jest bardzo ważne, dlatego że medycyna, ja mówiłem właśnie w ostatnim odcinku u Janusza Zagórskiego w Niezależnej Telewizji, mówiłem o tym, że nasza medycyna poszła w katastrofalnie złym kierunku i nadal idzie. I nadal idzie. Przecież to, że cholesterol poszedł mi nagle do góry, to oznacza, że jestem chory na cholesterol. To oznacza, że organizm go gwałtownie potrzebuje do czegoś. Ale my wiemy lepiej. My go obniżymy. Nie, nie, nie wolno ci gasić stodoły, jak ona się pali. Wracaj do domu. No tak. Jeżeli my mamy właśnie marker, który nam wskazuje na to, że poziom cholesterolu jest wysoki, to jest marker, który mówi, coś się źle dzieje. Ale tak jak ja napisałem, jeżeli ja mam pacjenta, który ma zapalenie płuc i ma 41 stopni gorączki i rozbije termometr, to mu gorączka spadnie? No nie. To jest to samo. Jeżeli ja komuś ten cholesterol obniżę, to go uleczę? Nie. I dlatego mówię, czasami danie prostej odpowiedzi na czasami proste pytanie, tak jak powiedziałem, mam raka, co teraz? Nie wiem. No nie wiem. Bo teraz to tego trzeba kogoś wziąć do siebie, może na miesiąc i może go nauczyć inaczej oddychać na pewno na 100%. Trzeba mu może naświetlić krew promieniami UV. Trzeba mu zmienić na 100% dietę, bo inaczej, jeśli się nie zmieni diety, to jest, jak to się obrazowo mówi, sikanie pod wiatr. Może tego kogoś trzeba nawodnić? Bo to jest znowu pytanie. My nie wiemy, że totalnie jesteśmy odwodnieni. A nie łączymy odwodnienia z jakąkolwiek chorobą. A teraz popatrzcie Państwo, jak się pić wodę, no ale ktoś ma wrzody żołądka. To jak będę mu dawał wodę na wrzody żołądka, to go uleczę z tych wrzodów żołądka? Uleczę. Ja tego nie zrobiłem. Jeszcze. Ale był lekarz, który leczył wrzody żołądka wodą. U 2 pacjentów? U 3000. Warto się zainteresować? Warto. Czy tylko wrzody żołądka wyleczył? Nie. Wiele, wiele innych chorób wyleczył też wodą. Ktoś powie, no ale to jak? Jak to jest? Jaką wodą? Tam. Tak, to była woda, zwykła woda, ale z solą. A przecież soli nam nie wolno. Nie ma niczego gorszego, głupszej porady niż dieta niskosolna. Nie, sól, którą mamy w supermarkecie, jest to trucizna. No to tego nie można brać. Popatrzcie, ten żołądek tutaj. Co to? Pamiętam to ktoś jeszcze z lekcji chemii, jak nie uciekł. Kwas solny to jest HCl, tak? Wodoru to my mamy dużo. Skąd wziąć chlor? Skąd wziąć chlor? Nie ten chlor. Nie. Ten chlor trzeba wziąć z soli. Tylko to musi być inna sól. To musi być sól, która zawiera dużą ilość odpowiednich minerałów. Bo znowu teraz, popatrzcie Państwo, jeżeli w weterynarii, jak się twierdzi, usunięto ponad 600 chorób u zwierząt, chorób, które gnębią człowieka do dziś, a u zwierzaków te choroby usunięto, podawano im tylko minerały, nic więcej, tylko minerały. My nie zwracamy uwagi na to, że nie mamy odpowiedniej ilości minerałów,
a minerały odgrywają rolę pierwszorzędową z witaminy, bo tak z witaminami, bo jeżeli mamy witaminy, nie ma minerałów, witaminy nie działają, jeśli mamy minerały, nie ma witaminy, minerały nie działają i na odwrót. Dookoła Wojtek. Ale czy ktoś zwraca nam uwagę na minerały? Dlatego ja tu wcześniej powiedziałem żartobliwie, że trzeba jeść dobre tłuszcze i białka i tak dalej, i warzywa. Jestem za. A co w tych warzywach my mamy? Nic nie mamy. Albo mamy rzeczy, których za wszelką cenę chcemy unikać. A mamy. I teraz, jak ja słyszę, dietetycy mówią, warzyw, warzyw, dużo więcej warzyw. Naprawdę? To jest ogromny problem, dlatego że ktoś przyjdzie i powie, no to co ja mam jeść? No organik, no ja wiem, ale nie każdy może. Nie każdy może sobie pozwolić, bo na ogół jest to droższe. Tak, trzy razy tyle, ale co jest tańsze? Zapobieganie czy leczenie? Dlatego właśnie ja zwracam uwagę na to, że wyrzućcie tą sól, zamieńcie tą sól na sól himalajską albo sól celtycką, wszystko można tutaj kupić. Soli nie trzeba wcale dużo, ale trzeba dużo wody. W momencie takim, kiedy mamy sucho w ustach, to już za późno. Tu już jesteśmy bardzo poważnie odwodnieni. Nie widzimy tego, co jeden właśnie z lekarzy irańskich zauważył. On siedział w więzieniu. Za czasów właśnie rewolucji irańskiej on siedział w więzieniu i no, miał być stracony, no bo dlatego tam siedział. Więzienie irańskie raczej do przyjemnych nie należy. Które należy. No i jeden z jego inmates, czy więźniów, współwięźniów, miał właśnie potworny ból, bo miał wrzód żołądka i dwunastnicy. Ja to miałem, 23 lata. I wiem, co to oznacza chodzić po suficie. I ten chodził po suficie, on już mumdlał z tego bólu. I żadne zantaki, żadne tagamety, żadne majlanty, nic nie funkcjonowało. Bo jest inny mechanizm w ogóle tego bólu. I on mu dał dwie szklanki wody, a za chwilę trzecią. I po kilku minutach ból mu przeszedł. I tak to się zaczęło. I spędził następne ileś tam 20 lat i napisał fantastyczne prace naukowe, które pokazywały, jak woda potrafi leczyć, tylko my nie rozumiemy, co to znaczy woda, bo na uniwersytetach medycznych w ogóle w zasadzie nie uczy się nic na temat, co to jest woda. Bo my myślimy, że to jest taki sobie rozpuszczalnik, 75% naszej wagi to jest woda. Myślimy tylko, że to jest tak. A tu się okazuje, że wcale to tak nie jest. Wcale tak nie jest. Okazuje się, że na przykład leczenie bólu bardzo szybko u niektórych astma, ktoś tu mówił o astmie, no, on zobaczył coś takiego i stosował to potem u tysięcy ludzi, że jeżeli zbliża się już na przykład atak astmy, dwie szklanki wody wypić i szczyptę soli na język i w 90% przechodzi atak astmy. Ha! I żadnych wentolinów, nic. Dlaczego tak zrobił? Bo nic innego nie miał. Bo był w więzieniu. 2,5 roku siedział i leczył ludzi wodą. W odpowiedni sposób. Leczył wodą. Ale potem władze irańskie zorientowały się, że no może go nie trzeba zabijać. I go chcieli wypuścić. Więc on poprosił, że chce zostać jeszcze w więzieniu następne 4 miesiące, bo nie skończył badań. To są prawdziwi lekarze. To są prawdziwi lekarze. Jeżeli profesor Butejko, Rosjanin, nie on pierwszy, od razu mówię, zauważył coś takiego, że im głębiej oddychamy, tym bardziej się dusimy. Im głębiej oddychamy, tym bardziej się dusimy. A przecież powszechne zrozumienie oddychania jest zupełnie inne. Głęboko oddychać. Naprawdę? Tak? Głęboko oddychać?
No to jest inna sprawa. Tylko tutaj chodzi o to, że jeżeli dmuchamy w ognisko i bierzemy głębokie oddechy i dmuchamy, to za chwilę nam się robi tak, nie? Bo się dusimy na poziomie komórkowym. Dusimy się. I dlatego nam się robi, kręci nam się w głowie, zawroty głowy mamy. Gdyby wszyscy z Państwa tu nagle w tej chwili zaczęli robić bardzo głębokie 100 oddechów, to za następne 5 minut połowa razy mleje, bo się będziecie dusić. To się tak nam mówi, że otwórzmy okno, wyjdźmy, oddychajmy pełną piersią, idźmy do lasu, dusimy się. Dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, bo już od bardzo, 60 lat już w tej chwili mija, że co jest nośnikiem tlenu we krwi? Hemoglobina. Hemoglobina. Ale okazało się, że jeśli hemoglobina trzyma ten tlen, obrazowo mówiąc, i jest za mało dwutlenku węgla, to ona go nie chce puścić. Dopiero jak jest odpowiednio wysoki poziom dwutlenku węgla, ona go puści. A my jak oddychamy głęboko i wyrzucamy ten dwutlenek węgla, jego poziom we krwi nam spada, to trzyma, nie puści. I dojdzie do niedotlenienia mózgu. Z tego między innymi powoduje, a jeszcze inna sprawa, kiedy my tak źle oddychamy, prawie zawsze. A kiedy najczęściej bardzo źle oddychamy? Kiedy śpimy. Kiedy śpimy. Chrapie kto? Las rąk pod stołami. Słuchajcie. To jest tak. Nie wiem, czy ja się skończę. To jest zasada Bernoulliego, która mówi, że jest rura. Ja mówię do tych, co nie widzą. No. Jest rura. I ona w pewnym momencie się zwęża, węża, zwęża i rozszerza. I teraz jeśli płynie przez tą rurę woda lub powietrze, to co się dzieje z ciśnieniem i z prędkością w tym zwężonym odcinku? Zwiększa się prędkość, a ciśnienie maleje. Zmniejsza się ciśnienie. Dlatego lata samolot. Dlatego, że samolot nie jest utrzymywany przez pchanie powietrza go do góry, tylko przez sanie. Żaglówka płynie, bo jest ssana do przodu, a nie, żeby ją wiatr pcha. Z naszym gardłem jest to samo. To samo. Jeżeli my się położymy i w nocy zrelaksujemy się i ta zwężona rura się troszkę nam zrelaksuje, a puścimy przez nią dużą ilość powietrza, ciśnienie spadnie, ona będzie miała tendencję do zamykania się. I wtedy jest takie... Właśnie. To jest prawo Bernoulliego w praktyce zastosowane. Ale co jeszcze się dzieje? Popatrzcie Państwo, jeżeli ktoś śpi, to bardzo często słyszymy, nawet nie chrapie, ale robi tak. Zdrowo sobie to dziecko śpi. Ono się dusi. Ono się dusi. Dlatego, że bardzo ważny jest stosunek. Jak zawsze. Bardzo ważny jest stosunek tlenu i dwutlenku węgla. Jeżeli, tak jak rysowałem tu komórkę, produkowana w komórce jest energia, produktem ubocznym produkcji energii jest dwutlenek węgla. Ten dwutlenek węgla wchodzi do krwi i musimy go wyrzucić przez płuca. I to jest ok, bo inaczej byśmy sobie też narobili problemy. Natomiast wtedy, kiedy my wyrzucamy tego dwutlenku więcej niż w danej sytuacji potrzeba, to nie uwalniamy tlenu z krwi. I się dusimy.
to jeżeli ja idę po schodach albo noszę coś ciężkiego, to wiadomo, muszę głębiej oddychać. No i oddycham. To jest okej. Dlatego, że ja biorę więcej tlenu i więcej dwutlenku wyrzucam. W związku z tym stosunek jest ciągle ten sam. Ale jeżeli ja nie pracuję ciężko, a ciągle głęboko oddycham, no to wtedy tego dwutlenku węgla wyrzucam dużo więcej, niż natura mi go wyprodukowała, bo nie produkuje go, bo nie pracuje ciężko. Tak? Się duszę. A jak śpimy, to co my robimy? Nie pracujemy. Tak? Mięśnie wyłączone, mięśnie gładkie pracują, mózg na pół gwizdka, a my głęboko oddychamy i się dusimy. Dlatego często ludzie, którzy mają problemy z sercem, oni umierają w szpitalach nad ranem. Tak. Dlatego właśnie, że oni idą spać i śpiąc w ten sposób długo doduszają się i doduszają i doduszają. Przychodzi ranne godziny, oni już długo śpią i się zaduszą. Kiedy wzięto konia chyba i psa i wsadzono w specjalną maszynę, która wymuszała na nich głębokie oddychanie, po 15-20 minutach zdechły zwierzaki. Warto zacząć inaczej oddychać? Warto. Warto pić wodę? Warto. Znowu no to dla pana uwaga. Dla pana i dla pani. Spotkałem kogoś w Lublinie i na jednym z wykładów, kto powiedział, że miał twardzinę, czyli sklerodermię. Się nazywa twardzina układowa. I nic też nie działało i ten człowiek zaczął inaczej oddychać. Po miesiącu nie było twardziny. Po miesiącu nie było twardziny. W ogóle nic zeszło. Tylko jak oddycha. Powoli. Powoli. Bezdech tak samo. Bezdech tak samo. Znowu teoretycy twierdzą, że bezdech jest powodowany tym, że organizm chce za wszelką cenę zatrzymać ten dwutlenek węgla, który wydychamy, bo mocno oddychamy śpiąc, więc powoduje organizm, nie oddychaj. Trzymaj ten dwutlenek węgla. A potem jest dopiero takie szybkie. Nie jest to dobre. Niektórzy twierdzą, że w ten sposób jest wywoływana astma, że organizm doprowadza do skurczu oskrzeli, bo za dużo ucieka mu dwutlenku węgla. Czy to prawda? Nie wiem. Natomiast prawdą jest to, że oddychanie w pewien sposób, tak jak dr Butejko to opisał, powoduje, że najczęściej dziecko nie ma astmy. Nie trzeba nic więcej robić. Nie trzeba mu żadnych wentolinów, żadnych sterydów. Po co? Powoli oddychać, nie głęboko. I teraz najważniejsza rzecz, najważniejsza nie, ale tu ktoś zapytał, ja tak się staram odpowiadać w tym, co mówię, na pewne pytania, które tu padły, bo jeżeli oddychamy przez usta, nabieramy powietrza, powietrze nam idzie tutaj do oskrzeli i potem oskrzeliki i się rozprzestrzenia nam do płuc. Jeżeli wydychamy i nadal bierzemy powietrze przez usta, to ta część pomiędzy ustami i oskrzelami, ona nie została wypchana. Robimy wdech, to, co jeszcze nie zostało wypchane, ono wchodzi nam z powrotem w płuca. Tak? A więc my troszeczkę mamy więcej dwutlenku węgla, którego no, nie usunęliśmy w 100%. Ale się okazuje, że tego jest za mało. I dlatego oddychanie przez usta jest bardzo szkodliwe dla człowieka. Trzeba oddychać tylko i wyłącznie przez nos. Bo te... Jak to jak? Przez nos! Drodzy Państwo, posłuchajcie. Teraz popatrzcie. Jeżeli oddycham przez nos, to teraz ten słup powietrza, który nie jest wydechnięty do końca, jest większy.
i mamy więcej dwutlenku węgla. Ale tylko wtedy, kiedy oddychamy przez nos. To nie wszystko. Czyli wdech i wydech. No to jak najbardziej. To nie wszystko. Teraz następna rzecz jest taka, że ktoś znowu tu pytał, a ja mam nadciśnienie. A jak długi jest kawałek sznurka? Ja nie wiem skąd, gdzie. Nadciśnień może być przyczyn bardzo dużo. Nie będą funkcjonowały dobrze nerki, już będzie nadciśnienie. Będziemy mieli arteriosklerozę, już będzie nadciśnienie. No i teraz co ja mam powiedzieć? Nie wiem, nie wiem. Ale trzeba wiedzieć o tym, że nasze tętnice, znowu z tej komórki zrobimy tętnice, nasze tętnice mają mięśnie. Ściana tętnicy to jest mięsień. I w ten sposób organizm steruje ciśnieniem, bo albo obkurcza, albo je luzuje. Jak je obkurczy i trzyma, a tak się zdarzy, mamy nadciśnienie. Ale są związki azotowe, o które znowu ktoś mi tutaj pytał, są związki azotowe wytwarzane przez nasz organizm, albo suplementujemy się na przykład L-argininą czy L-cytruliną, cytruliną jest trochę lepiej, które powodują, te związki azotowe powodują, że tętnice nam się rozkurczają i spada ciśnienie. I nie trzeba lekarstw. Ale znowu okazało się, że jeżeli oddychamy przez nos, ale tylko przez nos, to w śluzówce nosa powstają związki azotowe, które powodują rozkurczenie tętnic. I ja to przećwiczyłem. Nie na sobie, bo nie mam, ale osoby, które miały wysokie ciśnienie, wystarczyło, że w odpowiedni sposób, zaraz dokończę, zaczęły oddychać i ciśnienie spadło. Czy zawsze tak będzie? Pewnie nie, bo jeżeli będzie znowu organizm odwodniony, będzie nadciśnienie. Jeśli będzie miał mało soli, będzie nadciśnienie. To jest to samo, co z jodem. Migreny. Ile ludzi cierpi na migreny? No. Albo woda z solą, albo inaczej oddychać. I migrena przechodzi. Tylko kiedy co? Nie wiem. Dlatego jak idziemy do lekarza, nadciśnienie, tabletka, banisz. To jest najprostsze rozwiązanie. Ale jeżeli podejść do tego właśnie holistycznie, to może trzeba inaczej oddychać. Może trzeba się nawodnić. I wtedy minie. Jeżeli my oddychamy źle, nie wytwarzamy związków tych azotowych, to wiadomo, że a to nie koniec. To nie koniec. To jeszcze jest cała masa innych problemów związanych, bo się okazało, że jeżeli jest niedokładnie dobrze nawodniony organizm, to wiecie, co będzie o tutaj, z tym zaworem, to tak jak powiedziałem, jest dziura w przeponie, to wyjdzie troszeczkę żołądka o tutaj i już jest przepuklina. Jest przepuklina. Ale ktoś powie, to w takim razie, czy da się taką przepuklinę wyleczyć wodą? No wyleczono. Tylko podając wodę. Bo się okazało, że są takie mechanizmy, na które wpływa woda z solą. Nie chcę tutaj, bo byśmy do północy o tej wodzie gadali, ale są takie mechanizmy, które z powodu nie do hydracji, nie nawodnienia odpowiedniego, ten zawór, tutaj był taki luźny, że żołądek przeszedł, ale potem się cofnął. Ale wielokrotnie przepuklinę leczy się tylko operacyjnie. A się okazuje, że może nie trzeba. Może nie trzeba. A więc oddychamy tylko nosem. O oddychaniu ustami zapominamy. Czasami jest to trudne, szczególnie wtedy, kiedy mówimy. Ja się pilnuję, ale nie zawsze mi to wychodzi. Kiedy mówię, to powinienem tak nabrać powietrza. Nie zawsze mi to wychodzi, ale się pilnuję. Zaraz do tego dojdę. Druga sprawa to jest taka, druga sprawa to jest taka, że jak położymy sobie rękę tu, na mostek, a drugą tuż pod mostek, to jak oddychamy, to ma się nam tylko ta ręka ruszać, a ta nie, ta ma stać. Oddychamy właśnie przeponą.
kobiety mają z tym trochę więcej problemów, bo kobiety mają tendencję... Proszę? Nie. Kobiety mają tendencję do oddychania tym, co nie trzeba. Właśnie. Tak. Nie wszystkie oczywiście, ale w większości. Faceci z kolei brzuchem tu. No tak nie można. Trzeba tu. Dlaczego to jest takie ważne? Między innymi dlatego, że my zapominamy o jeszcze innym układzie, to jest nasz układ limfatyczny. Układ limfatyczny to jest układ, który jest takim przedsiębiorstwem oczyszczania naszego organizmu. Wiele toksyn jest w układzie limfatycznym i to jest usuwane poprzez układ limfatyczny. I nie bez powodu natura umieściła 60% węzłów limfatycznych tu. Trochę tu, tak, a 60% tu. Dlaczego? Dlatego, że człowiek pierwotny chodził, a my nie chodzimy. My siedzimy. I jeszcze się tak skolimy i siedzimy dniami tak. I się zatruwamy sami. Zatruwamy się... Przez wygodę, tak. Zatruwamy się, bo nie chodzimy i nie uruchamiamy tej części. Dlatego to oddychanie przeponą to nie jest tylko o tak sobie, żeby oddychać przeponą. Nie. To chodzi również o to, żeby nasz układ limfatyczny pompował limfę. Może to zabrzmi śmiesznie, ale Szwedzi porobili fantastyczne badania, które pokazały bardzo dobre skutki prozdrowotne, jeśli ludzie wzięli sobie trampolinkę i 15 minut dziennie na tej trampolince skakali. Tylko to, nic więcej. Tak, tylko tak. Na tej trampolince, bo nasz układ limfatyczny nie ma własnej pompy. Jego pompa to są mięśnie, szczególnie nóg. Ale jak ma to pompować, jak my siedzimy? Przy komputerze, w samochodzie, w domu, nie ruszamy się. Musimy chodzić. My wielokrotnie mówimy, że odeszliśmy od natury. My dużo mówimy na ten temat, ale niewiele robimy. Do tego zaraz wrócę. I trzecia sprawa konieczna to jest nauczyć się trzeba, żeby oddychać płytko. Płytko. Proszę? Płytko. Trzeba... Nie wolno oddychać głęboko, bo tak jak powiedziałem, dusimy się. Konsekwencje tego? Fatalne. Na początku zeszłego wieku, w latach 20., niemiecki naukowiec nazywał się Otto Warburg. Nie Wartburg, tylko Otto Warburg. Dostał Nagrodę Nobla raz, potem dostał Nagrodę drugi raz, bo chcieli obalić to i się okazało, że niemożliwe. I teraz świat medyczny wraca do tego, mówią, no ten stary Otto miał rację. Dlatego, że Otto wykazał, że jeżeli mamy komórkę i jej poziom, tak powiedzmy, natlenienia komórki spadnie o poniżej mniej więcej 30% w stosunku do jej normalnej wartości, to ta komórka bezpowrotnie zamienia się w komórkę nowotworową. Tak, nie odwróci się już. Zamienia się w komórkę nowotworową. No, to co? Głęboko oddychać? I dusić to? Trzeba oddychać tak, jak nam w danej chwili potrzeba. Ale jest problem, bo my mamy tak już w głowie to ustawione w ośrodku sterującym oddychaniem, że oddychamy za głęboko. Nawet jeśli świadomie będziemy oddychać płytko i dobrze w ciągu dnia, to idziemy spać, a rozum swoje. Może nie rozum, ale rozum by chciał co innego, a on śpi. Ale ta podświadoma część, ta część układu nerwowego, która pracuje nadal, włącza nam głębokie oddychanie. I dlatego trzeba trochę czasu,
żeby doprowadzić do tego, żeby nawet w nocy